asco y xeni. Amo tin mocapalpia, tin momir, maquir tia planesti. Na występy, żeby zaprezentować właśnie folklor tak, jak to miało miejsce w czasach prowadzących. Normalnie chodzą ubrani w sportowe stroje, kiedy nie występują. Są artystami profesjonalnymi. Ich to ugrupowanie artystów ma już 27 lat. W 1984 roku zawiązali właśnie tę grupę, której celem było promowanie tradycji, zwyczajów właśnie indiańskich. I w zasadzie jest to ich modus vivendi, czyli sposób na życie. Prezentują się w różnych miejscach, pokazują folklor indiański, czyli to jest ich zajęcie główne, właśnie prezentacja folkloru na co dzień. Wrażenia z pobytu w Polsce niesamowite, są szczęśliwi, że mogli poznać kraj tak wspaniałych ludzi. Rzeczywiście, Polacy przyjmują nas wszędzie, w każdym regionie, niezwykle serdecznie, czują się bardzo dobrze, podejmują nas gościnnie, tak jak to się mówi tradycyjnie, chlebem i solą, z tym, że na stołach jest oczywiście o wiele więcej tych wszystkich wspaniałych właśnie polskich potraw. Bardzo mi się kuchnia podoba, w tym sensie, że przypadły im te smaki do gustu i są szczęśliwi. Naprawdę wszędzie są przyjmowani z wielkim entuzjazmem i ja się cieszę, że tak właśnie mój kraj, bo w końcu jestem Polką, prawda, z tym przynajmniej migracją od 30 lat, mieszkam 30 lat w Meksyku i chciałam właśnie, żeby było tak przyjęcie, żeby wywieźli tego typu wspomnienia z Polski. I takie wspomnienia unoszą w sercu. 56 lat, jego żona 52 lata, syn ma 22 lata, żona syna, czyli ich synowa, ma też 22 lata, a młodzi z kolei to są też kuzyni. Ten z takim jakby gniazdem, no to mówimy na głowie, ma 20 lat, a ten z drugimi bardzo włosami 25. Ich imion na język polski to jest trzech, to jest cztery jeleń, bo to jest po prostu jedna z dat kalendarza, dlatego on sobie właśnie to przybrał jako imię własne. Potem jego żona to jest Biały Orzeł. Syn to znaczy po polsku człowiek o dwóch sercach. Żona syna ma na imię śpiew, kwiat i śpiew. Następnie ci młodzi właśnie uczestnicy to jest dwie stykające się rzeki. Rzeki, które zlewają swe wody, czyli Wielka Woda. Teotihuacan liczy w zasadzie kilkanaście tysięcy mieszkańców. Znajduje się 48 km na północny wschód od miasta Meksyk. To jest taki już klimat, tak jak powiedziałam, górski. To są tereny rolnicze, bo inna ludność, powiedzmy, w tamtym regionie zajmuje się właśnie rolnictwem. Uprawą przede wszystkim kukurydzy, chili, czarnej fasoli, dyni, kabaczków. To są podstawowe produkty właśnie, które uprawiają rolnicy, które stanowią podstawę biedy już od czasu. Myśmy przywieźli wersję oczywiście uproszczoną, ponieważ nie sposób jest przebierać się do każdego tańca. Bagaż jest uszczuplony, 23 kg na osobę, więc myśmy stworzyli taką wersję stroju uniwersalną. Ale w zasadzie do każdego tańca powinny być stosowane te stroje. To są oczywiście potomkowie Majów. Majowie nie stworzyli żadnego imperium. Majowie w tamtych czasach tworzyli tak zwane miasta państwa, które ze sobą ostro rywalizowały. Ale do tej pory jeszcze mamy wiele języków z tak zwanej rodziny majańskiej, ponieważ tak jak w przypadku współcześnie mogliśmy to porównać do języków chińskich, nie ma jednego języka chińskiego. Tak samo jak nie było i nie ma jednego języka Majów. To są różne języki. Czasem dla sąsiedniej grupy, aczkolwiek ich się nazywa ogólnie Majami, ale języki niezrozumiałe. Jedna wioska nie potrafi zrozumieć drugiej wioski, a wszystkich traktuje się jako potomków Majów na przykład. W Ameryce Środkowej i w Meksyku, który geograficznie należy do Ameryki Północnej, mamy jeszcze ponad 5 milionów Majów, potomków 5 milionów Majów, potomków właśnie dawnych starożytnych Majów, którzy stworzyli też te piękne kultury. W Peru są Inkowie. Mamy przykłady, że Inkowie komunikowali się z Indianami z Meksyku, z nad Pacyfiku,
konkretnie z zapotekami. Zapotekowie to jest też przełom er, czyli to jest okres kilkuset lat, nawet przed naszą erą, aż do mniej więcej wieku, powiedzmy, 10 naszej ery. I znaleziono te same wyroby złotnicze, ponieważ zapotekowie słynęli ze swoich różnych osób, a więc nausznice, jakieś napierśniki, prawda, inne elementy tutaj ozdoby twarzy. Znaleziono dokładnie te same wzory jak w Peru. Stąd przypuszcza się, że Peruwieńczycy, czyli Indianie właśnie z Peru, Inkowie, dotarli w pewnym momencie historii nad Pacyfik i były te kontakty z plemieniem Zapoteków. To jest inne plemię, południowy Pacyfik. I traktowali złota jako czegoś o wartości wymiernej, prawda? Tak jak dla nas, ktoś ma sztabkę złota, wiadomo, co za to może zdobyć. Dla nich złoto to były łzy Boga. W związku z tym oni tak chętnie, jak przyjechali konkwistadorzy, zamieniali złoto na lusterka, na szklane kulki, ponieważ dla nich nie mało to wartości wymiernej. A więc możemy powiedzieć, że z naszej perspektywy oni byli oszukiwani, bo Hiszpanie, którzy wiedzieli, jaką wartość ma złoto w Europie, dawali im lustereczko, a dostawali na przykład jakąś figurkę ze złota, prawda? To też spotęgowało, powiedzmy, chęć konkwisty w ogóle tych terenów, ponieważ zdali sobie sprawę Hiszpanie, że Indianie nie przywiązują takiej wagi do złota, jak w Europie. Mieli troszeczkę tego złota w okresie kolonialnym w Hiszpanii, ponieważ budowali piękne kościoły. Rzeczywiście w Meksyku mamy kościoły niesamowicie bogate, kościoły barokowe. To jest taka forma baroku jeszcze bardziej przesadzona, taka w stronę rokoko, prawda? Na świecie mamy różne formy baroku w zależności od charakteru osób. W Meksyku jest to ciężki, kipiący barok. I tak jakbyśmy mogli, powiedzmy, parafrazować to słynne powiedzenie: nie wszystko złoto, co się świeci. W przypadku Meksyku możemy powiedzieć, wszystko, co się w Meksyku świeci, jest złotem.